Jesteśmy na ulicy Krajewskiego, na wrocławskim Sempolnie, gdzie od dzisiaj wdrażamy projekt pilotażowy Szkolnej Ulicy. Polega na tym, że na pół godziny przed pierwszą lekcją, czyli w tym przypadku między godziną 7.30 a 8, odcinek ulicy tuż pod szkołą jest zamknięty dla ruchu samochodowego. Tutaj zawsze jest bezpiecznie, no ale dzisiaj mamy komfort, mamy luksus już całkowity. Co, Jasiu? Jest zawsze tak, że po prostu jeden samochód tu jedzie, jeden tam, no. Potem jeden jeszcze z Spartana, no i muszą jakoś się dobrze wyminąć, żeby nie uderzyć w siebie. Wy sami w jaki sposób docieracie najczęściej do szkoły? No najczęściej chyba ja hulajnogą. Ja zawsze samochodem i zawsze wysiadam tutaj, w tym miejscu, więc mi by było wygodniej, gdyby ta ulica nie była zamykana. Tylko trzeba uważać, bo jak tu się raz ludzie przewracają tu na pasach, więc kierowcy muszą uważać. Tak. Ja dowożę córki moje z Wojnowa, ze Strachocina. Przepraszam, pożegnam. Papa. I owszem, jest tu duży ruch, ale jak córka moja ma starsza 11 lat i od zerówki, od 6 roku życia, 5 roku życia tutaj przyjeżdżamy. Nie widziałam nigdy sytuacji, żeby tu było jakieś zagrożenie. Nie wiem, jaki to. Być może jest to jakiś sens dla dzieci, które faktycznie mieszkają tu w rejonie i sobie bezpiecznie tymi alejkami, no nie wiem, będą dojeżdżać rowerem czy hulajnogą. Założenie jest takie, że wyłączając ten odcinek ulicy przy szkole, to tak się jakby się powiększało powierzchnię podwórka szkolnego, gdzie dzieci mogą swobodnie się spotkać, pobawić i czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Na pewno w miesiącu październik będziemy tutaj monitorować codziennie w godzinach 7.30, 8 od poniedziałku do piątku.